Malujemy po MacBooku, ja versus nauczyciel plastyki. Ja jestem pierwszy. To było ultra stresujące zadanie. Musiałem bardzo uważać, żeby farba z markerów nie dostała się do szczelin między ekranem a klawiaturą komputera. Zmazywanie później tego mogłoby zniszczyć ekran, dlatego miejsca te dokładnie zakleiłem taśmą maskującą. Do tego miałem świadomość, że mierzę się z niełatwym do pokonania przeciwnikiem. I moja strona musi być wyjątkowo dobrze dopracowana. Niestety, mimo tego, że dobrze odkaziłem powierzchnię MacBooka, po jakimś czasie, kiedy położyłem pierwsze warstwy farby, wygląda to trochę tak, jakbym najpierw rozsypał cukier na tego MacBooka, a później próbował po nim malować. Widać to szczególnie na zbliżeniach na różową skórę Patryka. Na szczęście z daleka nie jest to aż tak widoczne. Zobaczymy, czy Niko wpadnie na jakiś pomysł, żeby się ich pozbyć. Spytałem sztucznej inteligencji, czy dam radę dobić 1 000 000 subskrypcji do początku wakacji. Dostałem odpowiedź, że to praktycznie niemożliwe, bo musiałbym dosłownie pobić rekord Polski. Ja jednak uważam, że damy radę. Nie musisz subskrybować, ale jeżeli podobają Ci się takie filmy jak ten, to byłbym bardzo wdzięczny. A to jest efekt końcowy.